Studio Lato, Monika Kuzioczapka, witam Państwa. To lato przejdzie do historii gminy Sianów. Łazy decyzją Rady Ministrów stały się częścią gminy Sianów. Dzisiaj do studia zaprosiłam Macieja Berlickiego, burmistrza. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, zabujał się już Pan w Łazach? Oj, od dawna. Ja pamiętam Łazy jeszcze z czasów dzieciństwa, więc w Łazach jestem zabujany od dawna. I tak prawdę mówiąc, w różnych rozmowach w perspektywie iluś lat wstecz, nawet nie tego ostatniego, no trudnego czasu, bo to nie był łatwy proces, ja bardzo często mówiłem, że byłoby dobrze, gdyby Łazy były w gminie Sianów, więc to nie jest tak, że to jest jakaś nagła miłość czy szybkie zabujanie się. Podobają się Panu Łazy? Różnie można by było o tym mówić. Tutaj też nie będę hipokrytą. Wielokrotnie mówiłem, że niestety wizerunkowo Łazy w wielu elementach wyglądają jak późny Gierek. Nie można zarzucić nic samym położeniu miejscowości, pięknym plażom, temu, że powstają tam też ciekawe miejsca dla turystów. Natomiast ta jakby część publiczna, ona niestety odstawała od, i to znacznie od wielu miejsc nad polskim wybrzeżem, naprawdę od wielu, ale też od wielu w gminie Mielno, bo wystarczy spojrzeć na część Mielna, na część Unieścia, na Sarbinowo, na Gąski w ostatnim czasie. Jakbyśmy tylko to porównali, no to też był głos mieszkańców i przedsiębiorców, którzy złożyli do nas takie pismo i rozpoczęliśmy procedurę zmiany granic administracyjnych. Ludzie z Łaz byli niezadowoleni tym, jak wyglądają Łazy, a to ma przełożenie później na zarobek tych, którzy żyją z turystyki, ale też na zadowolenie lub niezadowolenie tych, którzy po prostu w Łazach mieszkają. No tak, jeśli mówimy o zadowoleniu i niezadowoleniu, to przyłączenie wywoływało takie skrajne emocje, no bo byli za i były też osoby przeciw, których było więcej. I czy te głosy teraz trochę się zmieniły, te proporcje? Jakiś czas temu, jedyny raz spotkaliśmy się jakieś 2 tygodnie temu, żeby jednak spróbować się porozumieć z panią burmistrz. Przy tym był wiceprzewodniczący Sianskiej Rady, przewodniczący Mieleńskiej Rady. Zaprosił nas do siebie pan minister Paweł Szefernaker. I wtedy też o tym rozmawialiśmy. Mniej więcej można powiedzieć, że to było tak, że około tam 10 osób to były zadeklarowane osoby, które chciały zmienić granicę. Pewnie jest 10, które nie chciały, a ta cała reszta po cichu czekała. Moim zdaniem większość chciała tej zmiany, ale no, może moja ocena jest subiektywna. Na pewno podpisy, które zostały złożone przez ludzi, zbierali je sami, więc kompletnie bez nacisku i z dobrej woli. To było 62 podpisy, ale mieszkańców i przedsiębiorców starych, czyli tych zabudowanych Łaz, łącznie czasowo i na stałe mieszkających osób w Łazach jest 90, więc uważam, że skala tych podpisów jest dość duża, z tym, że część na pewno z tych osób to są wyłącznie przedsiębiorcy, to też trzeba powiedzieć. Czy już po przyłączeniu rozmawiał Pan z panią burmistrz Mielna? Nie, ale też z drugiej strony mogę powiedzieć, że od kiedy jestem burmistrzem, to my bardzo sporadycznie ze sobą rozmawialiśmy tej współpracy między naszymi samorządami i to absolutnie nie mówię, że to wina pani burmistrz, bo być może moja, ale tej współpracy akurat między naszymi samorządami de facto nigdy nie było. I teraz też nie będzie? Myślę, że teraz są ogromne emocje. Z jednej strony pozytywne w przypadku moim, bo przywracamy Łazy do tych historycznych granic w gminie Sianów, do wielu tradycji, które bywały w latach 60., 70. Ja wiem, że mówię o takich dawnych, dawnych czasach, ale skoro powołuje się czasami na słowa, że Łazy wyglądają jak Zagierka, no to nie jest znowu tak odległa przeszłość nawet w rzeczywistości. Natomiast to są pozytywne. Oczywiście po stronie Mielna jest to ogrom negatywnych emocji. Zresztą na przestrzeni całego... Trudno się dziwić, tak? Stracili nie, mieszkańców, oczywiście. Stracili dochody. Oczywiście, tylko jedna rzecz. Po pierwsze, to jest inicjatywa z wniosku mieszkańców i przedsiębiorców i tak rozpoczęliśmy ten proces. Po drugie, próby formalne lub nieformalne, one na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat były chyba 5-krotnie. Więc one nie wychodziły aż tak daleko administracyjnie jak to, co wydarzyło się 10 lat temu, gdzie nie udało się zmienić granic, czy teraz, ale one były. O czymś to świadczy? Świadczy to o tym, że ja już to przed chwilą powiedziałem, porównałem wiele miejscowości nadmorskich, nie ujmując wielu ciekawych działań gminy Mielno, ale nie w Łazach akurat, więc stąd można odrobinę zaryzykować nawet stwierdzenie, że być może tą zmianą granic, tą decyzją rządu, a naszym wnioskiem i działaniem wyzwalamy w pewien sposób od problemu gminę Mielno. Zajmą się tymi miejscowościami,
którymi zajmowała się gmina Mielno już wcześniej, a my z tą jednoznaczną deklaracją, że środki pochodzące z łas, czyli czy to są podatki, czy różne daniny publiczne, one będą... Zostaną. Tam one zostaną. Czy na działania bieżące, czyli no, czystość, utrzymanie plaż i tak dalej, czy na różnego rodzaju wydarzenia, które mam nadzieję, że od przyszłego lata już zaoferujemy, czy też na inwestycje, czy jakieś remonty. To wszystko spowoduje, że taki konkretny program, nie wchodząc w szczegóły tego, co chcemy zrobić, Łazy 2026, który został przeze mnie zaprezentowany, on do tego 2026 roku zmieni Łazy moim zdaniem diametralnie. To nie było obiecywanie w tym programie gruszek na wierzbie, a konkretne, czasami bardzo proste, bo jeżeli mówimy, nie mam przystanku o toalecie, to nie są nie wiadomo jakie rzeczy. Moim zdaniem Łazy za kilka lat... I to wystarczy? Przystanek i toaleta absolutnie nie. Dużo więcej rzeczy w tym programie Łazy 2026 jest przedstawionych i to takich, to, które... To co się zmieni? Co powinno się zmienić? Znaczy inaczej, przede wszystkim ta część publiczna, dostępna turystom, bo na to możemy mieć wpływ, czyli czy to jest główna ulica, która powinna być trochę bardziej nowoczesna, z nowoczesnymi meblami, z nowoczesnymi ciągami pieszymi. To coś, co możemy zrobić przy współpracy z nadleśnictwem, czyli ścieżka edukacji ekologicznej, żeby ktoś przyjeżdżając do Łaz miał też alternatywę. Nie tylko plaża, bo nie zawsze jest fajna pogoda, to idziemy na spacer do części lasu, bo część lasu, znaczna część lasu to jest rezerwat, który jest zamknięty, ale można w części lasu zrobić jakąś fajną, prostą ścieżkę edukacji ekologicznej, ale... Wiem, że dzisiaj już pan był na rozmowie w nadleśnictwie. Całkiem innej sprawie. Zdecydowanie innej. Chodzi o różne drogi gminne i współpracę gminy z nadleśnictwem w kwestii dróg. Ale mówimy o wieży widokowej, która może powstać, no to byłby tu akurat najbliżej nas ewenement, bo tej wieży widokowej dość blisko nie ma. Ale tych pomysłów jest dużo, dużo więcej, ale one łączą się nie tylko z tym, że Łazy będą inaczej wyglądać, bo będą, ja jestem przekonany, ale też z tym, że Łazy latem będą oferowały dużo więcej za pieniądze publiczne. Kilka lat temu świetne wydarzenie, czyli może nazwę trochę zmienię, ale zlot ciągników historycznych czy traktorów historycznych. To była dolna inicjatywa mieszkańców Łaz i takie inicjatywy oprócz naszych pomysłów też chcemy z mieszkańcami konsultować. Natomiast ona zniknęła, nie wiem czemu. Nie wiem czemu, a przyciągała i rozszerzała, bo to nie było lato. Więc rozszerzała ofertę turystyczną. I to do tego jest stworzony pewnie samorząd, pomimo, to też trzeba powiedzieć, braku doświadczenia w tego typu turystyce, jeśli chodzi o naszą gminę. To wielokrotnie udowadnialiśmy, mówię my, bo to cały zespół sianowskich samorządowców, że my trudnych wyzwań się nie boimy. A wszystko to ma służyć temu, żeby mieszkańcy Łaz byli bardziej zadowoleni, żeby mieszkańcy gminy Sianów, całej miasta i gminy, żeby byli bardziej zadowoleni i dumni z samorządu, który znowu jest nadmorskim samorządem, ale też, żeby przedsiębiorcy mogli zmienić swoje postrzeganie na to, że inwestują czy mają swoje interesy w miejscu, które nie wygląda najlepiej. Co więcej, jedną z pierwszych rzeczy jest nie częściowe, jakieś kawałkowe, ale uchwalenie planu, no rozpoczęcie procedury. Ta procedura, jeśli chodzi o miejscowy plan zapewnienia przestrzennego, trochę trwa. Ale proszę sobie wyobrazić, że Łazy nie mają, a w części dopiero, w dziwnej części, ja nie chcę wchodzić w szczegóły, rozpoczęto tą procedurę w 2009 roku. Czterokrotnie zmieniano załącznik dotyczący zmiany planu, nie wiem czemu. I dopiero w zeszłym roku podpisano umowę z urbanistą, która najprawdopodobniej wygaśnie, bo moim zdaniem, jeżeli mówimy o planie zagospodarowania przestrzennego, to muszą być calutkie Łazy i uzgodnienie z tymi, którzy tam mieszkają albo są przedsiębiorcami. Skończmy na razie ten temat. Za chwilę rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i słynne inscenizacje w Sianowie. Czy w tym roku również taka będzie? Tak, i tutaj wprost zapraszam wszystkich na 1 sierpnia na godzinę 17 do Parku imienia Powstańców Warszawskich kolejny raz. Ale oprócz wydarzeń, które są z tym dniem połączone, bo też zapraszam dzień wcześniej na Sianowską Piątkę, czyli bieg dla bohaterów, 5 kilometrów, pewnie wiele osób może przebiec. Tempo nie jest istotne, tutaj chodzi o samo uczestnictwo. Robimy to dzień wcześniej, dlatego że to jest niedziela. Godzina W jest w poniedziałek, bo 1 sierpnia jest poniedziałek. Natomiast oprócz oficjalnych uroczystości, bo przecież ta 17 to też złożenie kwiatów, to pewnie kilka słów, natomiast to też gość honorowy od wielu lat, czyli nasz powstaniec warszawski, honorowy obywatel naszej gminy, pan Aleksander Kaczorowski. My się śmiejemy, że pan Aleksander to przynajmniej do 100 lat dożyje, więc jeszcze kilka lat będzie musiał żyć. Czym dłużej, tym lepiej, przepraszam. Niech żyje i żyje. Natomiast
tym razem sama inscenizacja będzie odrobinę inna, bo wiemy, co się dzieje na Ukrainie, tych strzałów, a też przecież mamy wielu gości, wielu Ukraińców, którzy są w naszej gminie, jest zbyt dużo, więc to będzie inscenizacja jakby sprzed godziny W. Tutaj przy dobrych relacjach z studium historycznym Huzar, z Łukaszem Gładysiakiem, z rekonstruktorami, którzy przyjeżdżają kilkudziesięciu z całej Polski, będzie to troszeczkę inna formuła, więc zaakcentujemy i pewnie to będzie taki czas napięcia, jaki młodzi, ale nie tylko młodzi warszawiacy mieli i tego entuzjazmu przed tym, zanim rozpoczęło się powstanie warszawskie, tylko po to, żeby nie strzelać po prostu akurat w tym roku. Więc zapraszamy, godzina 17 w poniedziałek. Tak, godzina W jest niezmiennie o godzinie 17 w poniedziałek. Później jeszcze po samych tych częściach rekonstrukcyjnych koncert w tym samym Parku Miejskim w Sianowie. Parku imienia Powstańców Warszawskich w Sianowie. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Maciej Berlicki, burmistrz gminy i miasta Sianów od stycznia nadmorskiej gminy i miasta Sianów, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.